Witam Państwa serdecznie, Piotr Szatkowski, Kryminalna Polska. To już druga część mojej rozmowy z Jarkiem Jakimowiczem i lecimy z kolejnymi tematami. Cześć Piotrze, witam wszystkich. No to co, jedziemy. Jedziemy. Wróciłem do Polski. Co w tej Polsce się działo? No w tej Polsce się działo tak, że to były fajne czasy, bo to był rok 93, 94 powiedzmy. Czyli to czyli jest, po tej transformacji, czyli tak. Tu się zaczyna, czyli jest tak, czyli jest na ulicy Wolskiej, Wolskiej klub jak się nazywał. Tu jest ten klub, koło mnie na Woli jest Gepard Arona otwarty. Wszyscy tam byli, grubo. Tam taka szafeczka była, pamiętam jak się wchodziło, broń leżała, oddawali chłopaki. Tam, no bardzo fajne. Miałeś fajne. Kiedyś broń? Swoją? Mam. Masz? Mam. Legalną czy nielegalną? Nie, no od 2000 roku mam pozwolenie na broń ostrą do ochrony osobistej, tak więc na skutek tam różnych jakichś sytuacji, które się też działy. Tak więc jak widzisz, no dużo jest jakichś różnych dziwnych historii, ale mam, tak więc pozwolenie mam bezterminowe, tak więc odnawiam co 4 czy tam co 5 lat i mam do dzisiaj. A wtedy do tej szafeczki ty również nie, odpadłeś? Nie, ja byłem szczeniakiem, nie. To było dużo wcześniej, ja broń mam od 2000 roku, a tu opowiadam o roku 90, powiedzmy 4. To jest to miejsce otwarte, to jest miejsce Aleja Lotników, czyli Trend, Sławka Zdybala, no miejsce jak najbardziej pruszkowskie. No i właśnie, to jest okres, kiedy właśnie ludzi z Pruszkowa też zacząłeś poznawać. Wiesz co, jakby ja w ogóle takie ludzi z Pruszkowa i tak dalej, znałem ludzi, bo się tu wychowywałem, tak? Ja nie poznawałem, bo to są ludzie z Pruszkowa, bo to coś tam, a ci są od tego i tak dalej, a ci są, nie wiem, od Malizny z Grochowa, a ci są od kogoś tam. Jakby to nie na takiej zasadzie. No poznawałem, bo łaziłem, bo to, bo śmo. Ja miałem gdzieś w sobie i to tak całe życie było, że gdzieś jakiś taki coś... Przyciągałeś takich ludzi, albo oni ciebie? Albo ja ich, albo oni mnie. No, że gdzieś zawsze... I to jest jakby moi znajomi, których znam do dzisiaj, z którymi bardzo dużo jeżdżę po Polsce, bo jakiś dużo różnych hałtur robię, jeździmy po Polsce. Oni to wiedzą, bo to widzą, tak? Bo to do dzisiaj funkcjonuje, tak? To widać, gdzie wchodzimy i kto tam kim. Dzisiaj może to być na skutek bohatera, którego zagrałem w filmie, a wtedy to było po prostu na zasadzie jakiejś chemii, która gdzieś tam wisiała w powietrzu. No tak więc okazuje się, że nagle, nie wiem, no, że a, jeszcze słynny namiot masy przecież na ulicy Grójeckiej. Jak to się nazywało? Dyskoteka słynna w namiocie. Planeta była później dalej, a tutaj przecież to jest słynny. Boże. Nie powiem Ci teraz nazwy. Słynny, gdzie pan wice teraz będzie prezydentem Warszawy, pan Rabiej. Załatwiał dokumenty panu, zresztą to nic nie zdradzam, bo to jest oficjalna wiadomość, przecież pan tam pracował dla masy i latał, no tak, po urzędach, załatwiał mu dokumenty. Jezu, jak to się nazywało, ten namiot? Ja nie pamiętam. No kurde, nazwy. No dobra, no ale i tam, no to się okazuje, że tu poznałem poznaję Andrzeja Pershinga, tu poznaję Andrzeja Słowika, tu poznaję tam kogoś, to są sytuacje takie, że nie wiem dlaczego jeździmy do Poznania, do twojego miasta. Jeździmy do Palladium, tam na jakieś spotkania, na jakieś sobie rozmowy, tam ktoś tam sobie coś rozmawia, trochę się bawimy, trochę to, no ale gdzieś jakby, i mówię i za każdym razem tylko chcę to powiedzieć jedną rzecz, to nie było tam pojedź z nami, tylko weź tą torbę, tak, i gdyby coś, to jest twoja torba, no nie było takich sytuacji, jakby tego mi nikt nie, jakby, bo może ktoś sobie pomyśleć, że to jakby do tego typu, że jak później byłaby jakaś muka, no nie wiem, tak jak, nie wiem, pod kantorami kiedyś byli ludzie, no tam zawsze jest jakiś osioł, któremu się oddawało towar, gdyby jakiś był nalot policji i tyle, no i się zrywać. Nie miałem nigdy takich sytuacji. Po prostu były to jakby takie towarzyskie układy w lokalach, Grand Zero, Kamil z Łatką, Ormianie, ci pierwsi, którzy szaleli w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem czemu, nie wiem jak. Szalałem z nimi. Zawsze gdzieś tam wokół ciebie takie osoby się znajdowały. W pełnym tego słowa znaczeniu to były szaleństwa, rozumiesz? Jakieś, nie wiem, nagle się okazało, że jeździmy na wakacje razem gdzieś tam nad morzem. Jakby jakieś takie różne dziwne historie. No które... Warszawa chyba do Łeby wtedy jeździła, nie? Jeździła do Łeby. Wydaje mi się, że to była na ulicy Warszawskiej dyskoteka Mozart na bramce Sławek.
Dzisiaj jesteśmy znajomymi na Facebooku. Na bramce słał Sławek. To tenże Sławek, który nawet pewnie tego nie wie, kiedyś w dekadencie może uratował mi życie. Bo jakby chciałbym też powiedzieć, że jakby jak każda sytuacja, każdy kij ma dwa końce. Czyli z jednej strony gdzieś tam byłeś w tym środowisku, otaczałeś tak. się takimi ludźmi. I otaczali mnie tacy ludzie. Dobrze, otaczali cię tacy ludzie i w związku z tym doszło do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Wiesz co, dochodziło do różnych sytuacji, bo jak każdy kij ma dwa końce, nie oszukujmy się, to dzisiaj możemy sobie chrzanić jakieś głupoty, przecież to nafaszerowani na towarze ludzie na krótkim teściu, na przeróżnych innych specyfikach i tak dalej, no wlewasz wtedy szklankę wódki, wciągasz cztery kreski, masz agresję, kurde, 10, tak? No tak więc, wiesz, z jednej strony mogłem być fajnym kumplem, a za chwilę się okazałem, że jestem tym, nie wiem, gnojem z Warszawy czy gdzieś, bo klapeczka się zaraz przestawiała komuś. No, to od miłości do nienawiści było różnie, rozumiesz? No jakby jedną taką historię opowiem, Klub Dekadent, lokal pruszkowski, znowu wszyscy też to jakby wtedy wiedzieli. Lokal, który tak funkcjonował, że mój kolega, który był właścicielem, jak mieli przepisać udziały, poszli na policję się poskarżyć, że zmuszałem ich do przepisania tych udziałów. Już nie będę mówił kto, bo bardzo dobrze znam historię. Poszli kto, no to policjant powiedział, panie, weźcie się tam, nagadajcie, nie będziemy wam mieszać, tak? I tak dalej. No i oni musieli przepisać te udziały. To takie były czasy kiedyś. Myślę, że mega niefajne, no ale takie były, tak? To przecież nie ja decydowałem o tym. W każdym bądź razie i w tymże klubie Dekadent, dawnym kinie WZ, do którego chodziłem z moją kochaną babcią na teleranki jeszcze, bo to było bardzo blisko na Woli, bo to się wszystko na Woli dzieje. No i kiedyś poszedłem do tego Dekadentu, poszedłem z moją wtedy dziewczyną i jej koleżanką. Koleżanka zresztą to jest dokładnie ta osoba, która mnie znalazła do filmu Młode Wilki, czyli filmu Przemytnicy, bo tak się nazywały Młode Wilki. I żeśmy tam wchodzą do tego lokalu, ja mam zawsze oczy wokół głowy, naprawdę, ja mam taki zmysł. Moi koledzy, policjanci zawsze mówili, ty byś był najlepszym ormowcem, tak? Jakby taki jesteś, mam, ja naprawdę, no i to moja żona wie, no jakby wiedzą, to jakby mam takiego czuja. No i wchodząc, no i patrzę, stoi trzech kolesi z kurki. Najedzeni odpowiedni środków. Tak, już tam się już najedli i tak dalej, wchodzimy. Oczywiście tam jest 400 osób, 300, ja mówię, będzie problem, tak? No i jest sytuacja tego typu. Podchodzę do baru, żeby zamówić dla dziewczyn tam jakieś napoje. Zamawiam tutaj przy barze, tu podchodzą chłopcy. On jeden mnie puka, odwraca się i on mówi, no i mówi dokładnie tak, no i co kurwa Wilczek, mówi coś tam, co kurwa wyjdziesz teraz z nami, tak? No i wyjmuje za pazuchy Glocka, przeładowuje mi, przystawia do głowy. Nie atrapę, to nie Walter TT przerobiony gaz na coś tam i tak dalej, przywieziony z Berlina, tylko do Glocka przyłożył, no widzę. We trzech stoją i tak dalej, i tak dalej. Teraz, żeby strzelić, to jest tyle, tak naprawdę. Mógłby ktoś popchnąć i tak dalej. Ja wie, nogi się pode mną ugięły. Nie wiem, co mam robić i teraz widzę, że jak oni tu stoją, tylko jestem cwana gapa trochę, no jakby w takich sytuacjach, naprawdę. Zawsze spadasz na cztery łapy. Spadałem zawsze i oby tak było, dziękuję Ci Boże. I widzę teraz, że oni patrzą gdzieś jakby w tą stronę za mnie i mówią tak, o, Sławuś idzie, tak? Ja się obróciłem kątem oka i patrzę, idzie koleś, który dwa tygodnie wcześniej na wódkę mnie zaprosił, do baru w Scenie, które się bawił Jąkała, Chińczyk, tak, i tak dalej, tam wszystko. I widzę, że to jest ten człowiek od tego i on powiedział, że Sławuś idzie. To ja się do niego odwróciłem i mówię, cześć Sławuś. I on wtedy, to tak się dzieje, tak? I on mówi, kurwa, cześć Jaruś, siemasz tamtego. I oni mówią do niego, mówi, co ty, kurwa, Sławuś, znasz Wilczka? Tak, on mówi, no znam. I on schował tą broń i tak dalej. No dobra, to się napijemy, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli uratował ci życie. Uratował tak. Może mi życie, a wyglądało to tak, że za chwilę podszedł chłopak do tego baru, który chciał coś zamówić i było łup, strzał, chłop leżał na ziemi, tak? Na takiej dyskotece, bo to była dyskoteka house'owa, pamiętam, ludzie siedzieli pod ścianą. Oni odeszli od tego kopa jednemu, drugiemu, ale to wiesz, po głowach, po to. Później były artykuły w gazecie, że tam bramka i coś tam pobiła dziennikarza jakiegoś, to można by pewnie znaleźć, bo to pamiętam jakby tyle. Pamiętałem nawet jeszcze ksywy tych ludzi, bo ich później spotykałem w różnych miejscach. Ja mówię, kurde, wziąłem te dziewczyny, ja mówię, chodźcie, wychodzimy, bo to
za chwilę będzie w drugą stronę, tak? Za chwilę wrócą do mnie, bo się okaże, że jednak Wilczek to no i tyle. Mhm. Jakby takich sytuacji miałem dużo. Miałem takie całkiem podobne u was w Palladium, w Iprumie i tak dalej, no jakieś takie różne historie. Ja mówię, no narkotyki, towar, że tak powiem, pod tytułem testosteron i różne tego rzeczy, no jakby budzą makabryczną agresję i alkohol, tak? Tak więc... Połączenie tych środków. Połączenie tego to po prostu jest coś tam. Tak więc to jest ten kij, który ma dwa końce. Ja bym takich historii mógł parę wymienić. Nie jest to nic fajnego, tak? Ale naprawdę. Więcej miałeś tych pozytywnych historii, czy ty... Wiesz co, w życiu rządzi każdy mądry człowiek, wie, że jest yin i yang i we wszystkim jest tyle samo dobrego, co i złego i odwrotnie, tak? To jest to kółeczko takie z tymi dwoma tymi. Jakby ja jestem z tych ludzi, którzy pamięta i chce pamiętać tylko te dobre, tych złe jakby staram się je gdzieś tam i tak bardzo ich nie pamiętam, nie lubię się nad nimi rozczulać. Jakby jestem cały i zdrowy, czyli jakby generalnie nie skończyło się nic jakoś tragicznie i źle. To, że tam, nie wiem, w ryj kiedyś dostałem czy coś, no to jakby to chłopak ma prawo dostać, jakby myślę. Czy słusznie, czy niesłusznie, to tam... To już inna kwestia. To jest inna kwestia, to jeszcze nikomu nie zaszkodziło, może tak. Mhm. Okej, okay, jak to życie właśnie w oku tej gangsterki pomogło ci w filmowej roli? Wiesz co, w filmowej roli pomogło to tak, że jakby no postać, którą kreuję w filmie, czyli Cichego, jakby no, to się w aktorstwie nazywa się to, że tak naprawdę można powiedzieć, że dostałem ją po warunkach, tak? Czyli tak naprawdę no nie musiałem tutaj kreować nagle średniowiecznego rycerza i mówić językiem, którym dzisiaj nie mówię, tylko, że tak powiem, zagrać takiego chłopca, albo wcielić się w taką rolę takiego chłopca, którym plus minus, że tak powiem, byłem w tym życiu realnym. Tak więc, z tym, że z drugiej strony, wiesz, no, jakby umówmy się, no Młode Wilki, to tam nie ma, to jest baśń, to jest bajka, tak więc też jakby nie, że tak powiem, nie popadajmy w jakąś, to nie są filmy dzisiaj Wegi, które są całe, że aż się tego oglądać nie da. Tylko to tak naprawdę była bajka, w której się, że tak powiem, zakochały dziewczyny, bo Cichy był przystojny i miał ładną marynarkę białą, a ten miał brodę i też był piękny i tak dalej. To trochę w ten sposób. Ja mogę powiedzieć jeszcze, jak mi życie, jak mi ten kiedyś moja narzeczona się pytała, dziewczyna kiedyś się pytała, mówi, po co ci, kurde, te znajomości na przykład? Po co? Dlaczego ty tam? Ja pamiętam, jak myśmy chodzili, to była taka sytuacja w Grand Zero kiedyś, jakbyśmy weszli, tam się schodziło po takich schodach, była loża, w tej loży na stole, takie kreski koksu, tam siedzieli, tam to. Oczywiście jakby jeszcze inna rzecz, która mnie strasznie denerwuje, rozumiesz, jakby w Polsce jakby wszyscy się strasznie boją mówić o narkotykach. Teraz dziś jakaś, nie wiem, Mel B, czy tam jakaś teraz wydaje książkę ze Spice Girls i ona opowiada, że całe X-Factory, w którym występowała, była na koksie, jakiś powiedzmy, nie wiem, Morgan Freeman, czytałem z nim wywiad i on opowiada, że jak grał w Nowym Jorku w teatrach, to on nie pamięta połowy spektakli, bo był na koksie. Jakiś Leonard Cohen, świętej pamięci, cudowny pan, który smutne jakieś pieśni wygrywał na gitarze i kompletnie ci się z tym nie kojarzy, no przecież to nie jest rock and roll. On mówi, że pół życia był na koksie. U nas oczywiście nikt tego nie brał, nikt nie widział, nikt nie słyszał, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Te narkotyki w Polsce są wszechobecne, tak? Są wszechobecne. Tylko to jest jakiś temat tabu. Tylko to jest taki temat tabu, bo się wszyscy tego boją. No ale dobra, schodzimy, tam są to takie dekrety, tam jakieś sytuacje. Ona mówi, czemu ty im rękę podajesz? Mówi, dlaczego coś tam? No i teraz jakby... Ktoś powie, podwójna moralność, no nie skrzywdzili mnie, nie zrobili mi nic. Poza tym w tym świecie się to opłacało. Powiem inną rzecz. Mieszkaliśmy w Pruszkowie. Z mojego okna, z domu, z łazienki, jak tak się wychyliłem i machałem, to tam Jarek Masami tam gdzieś machał z drugiej strony. I moja żona, ex-żona była malarką. No powiedzmy, że jest taka sytuacja. No, czekamy na obrazy, które mają przyjechać z Poznania, oprawione obrazy z ramiarni. Jest to bus, który podjeżdża u nas na podest.
Oni wchodzą, bo nie mieliśmy bramy na pilota, tylko trzeba ją otworzyć. Wchodzą, żeby ją otworzyć, tą bramę, wchodzą do nas do domu, wychodzimy, żeby ją otworzyć, busa nie ma, tak? W busie jest obrazów za 400 tysięcy złotych, tak? Jakby mojej ex-żony i tudzież jeszcze innych osób. No i co teraz, tak? No jakby normalnie, wola Boga, no dobra, dzwonimy na policję, przyjeżdża dwóch panów policjantów i siedzą. Mają taki długopis i zaczynają to. I wykonują swoje czynności. I wykonują czynności. Powinność swoją. Tak, i wykonują czynności. Rozumiem, no mówię, no dobra, no to teraz trzeba wziąć sprawę w swoje ręce, oddam ci ten długopis, bo ja już wykonałem te czynności. Wykonałeś. Policjanci jeszcze nie. Oni piszą i trzeba, i mówię, wykonać. No to wykonałem jeden telefon, no to ktoś mi mówi, zadzwoń do Jarka, do masy, tak, proszę, no to jest przez 100 metrów od niego 200. No to zadzwoniłem, okazało się, że już jest bus zlokalizowany, wiadomo gdzie jest. Że no to ja wychodzę z domu, panowie policjanci mówią, ale mamy nadzieję, że pan nie idzie tam wykupić, bo wie pan, że to się źle czasami kończy i no tak dalej. No bo takie sytuacje były, tak? Tak, były. No to wie pan, że coś tam, ja wiem i tak dalej, i tak dalej. No to poszedłem, spotkałem się, okazuje się, że dostaję sygnał, słuchaj, wraca bus, jakby wszystko, nie ma problemu, jest i tak dalej. Bo tam tylko chłopakom, żeby dać na farta tam parę złotych jakieś i tak dalej. No to wracam znowu do tego domu. Tam panowie policjanci siedzą, piszą. Cały czas jeszcze. A pan wrócił, no nie no, operacyjny tam piszą. A pan tutaj wrócił, coś tam, żona przerażona, ci zapłakani, naprawdę, no dramat, tak? Ja mówię, no to wziąłem tych znajomych z Poznania, mówię, słuchajcie, potrzeba parę złotych tam i tak dalej, no to wzięli te pieniądze, panowie policjanci patrzą, piszą. Pojechałem, gdzieś tam mówiono, to wsiądziesz z nami do samochodu, pojedziesz gdzieś tam do lasu jakiegoś, gdzieś tam, nie wiem gdzie, rozumiem, zasłonili mi głowę. Nie obawiałeś oczy. Się? Bałem, naprawdę, bo to wiesz o co chodzi. No, tylko myślałem sobie tak, jak będą chcieli mi zabrać te pieniądze, które mam, to da mi w ryj i tyle, kopnij mi w dupę tam w tym lesie, no przecież nie musi mnie mordować, tak, jakby żeby zabrać mi te $1000, tak? Tak, i tak. Będą mieli i samochód, i no, pieniądze. No oczywiście, że tak, rozumiesz. Dzwonię do Jarka, Jarek mówi, nie bój się, mówi, jedź spokojnie. No to mówię, dobra, no to raz się żyje, tak, no to w tym lesie. No i tam, pamiętam, na skraju, pamiętam, zima, tam las, mówią, no co, w tym lesie jest samochód, dawaj pieniądze. Ja mówię, no i bierz samochód, tak? I tam sobie weź samochód. Ja mówię, no dobra, no to bryk za tego. Poszedłem do tego lasu, no i samochód stał w tym lesie. Tylko, że był zakopany był w błocie, tak? I tak dalej. No to wsiadłem, nie mogłem wyjechać. Jak nie mogłem wyjechać, to jeszcze linka mi ten odsprzęgłe, tam tak chechłałem nim, że mi linka odsprzęgła, sprzęgła pękła. No i w tym lesie. No i teraz trzeba zadzwonić po pomoc. Ale gdzie ja jestem? Patrzę, tu mam las, tu mam coś, tu mam komin. Mam coś dookoła. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. To nie jest komórka dzisiaj, że lokalizator włączysz. No tylko dzwoniłem po jakichś tych pomoc? Pomoc drogowa i tłumaczyłem. Ktoś mnie się pyta, a pan jest przy torach, a pan przy czymś. Ja mówię, Jezus Maria. Trwało to ze 4 godziny. Jedna przyjechała, nie mogła mnie wyciągnąć, bo za długo przyjechała. Następna wyciągnęła mnie. Trwało to ze 4 godziny. No to wsiadłem i jadę do domu. Dokładnie. I to nie jest żart. Nie było mnie ze 4,5 godziny. Dokładnie jak przyjeżdżałem na podest, panowie, policjanci właśnie kończyli tutaj te zeznania i oni wychodzili, ja właśnie wyjechałem tym samochodem do nas na podwórko. No i śmiesznie, oni mówią, no mamy nadzieję, że pan, bo my żeśmy tu zgłosili, mógł pan mieć problemy, jakby pana złapali tam. Wszyscy się rzucili, wiesz jak się szuka samochodu, tak, rozumiem, tak, to kogoś coś obchodzi. Jakby policja miała takimi rzeczami się głupotami zajmować, to by nie wiem, co by to się miało wydarzyć. Mamy nadzieję, że pan tam nie tego. Ja mówię, nie, mówię, znalazłem go tutaj na ulicy i tak dalej. Przypadkowo, żona odetchnęła, ex-żona, znajomi odetchnęli, wszyscy coś tam. Tak więc i sprawa rozwiązana. Sprawa rozwiązana. Ja miałem parę takich różnych historii fajnych, tak? Jakby z innych rzeczy później prowadziłem lokale gastronomiczne. Miałem dwa lokale gastronomiczne od roku 2000 do 2006 w Warszawie. No przecież znajomych nie zmieniłem, tak? Wszyscy i tak dalej, i tak dalej. No i też jakby wtedy niestety już nie żył Andrzej Pershing, trochę się to pokomplikowało. Andrzej Słowik wtedy był też nieobecny, bo siedział w więzieniu w Valdemoro w Hiszpanii. Nie bardzo, a tu się pojawiło pełno, nazwijmy to, też to tak, młodych wilków, młodych, bo Kotowska się bardzo grupa uaktywniła i parę różnych. No i tu jeszcze haracze były bardzo, że tak powiem, w modzie, taki jakby zajmowanie się takimi miejscami popularnymi, a moim miejscem było popularne.
Tak więc też musiałem, że tak powiem, szukać różnej pomocy. Okazało się, zresztą to sam Andrzej Słowik mi też doradzał, mówi: Jarek, nie ma mnie. No właśnie, Słowik siedział wtedy w więzieniu w Hiszpanii. Aha. Byłeś jedną chyba z nielicznych osób, które go tam odwiedzały. To prawda, tak to było. Jakby mieszkaliśmy w Hiszpanii, częstym naszym gościem była Monika Słowikowa, bo Andrzej siedział wtedy w więzieniu Valdemoro pod Madrytem. Ona przyjeżdżała, my żeśmy tam sobie balowali. Zresztą balowaliśmy z tymi ludźmi, którzy ukrywali wcześniej Słowika. Chłopakami, pamiętam. Byłem parę razy w tym mieszkaniu, bo to takie mieszkanie było tam. Nie jak Słowik tam się ukrywał, tylko później, gdzie on przebywał i tak dalej. Jakby, to nie wiem, kiedyś się tak wydarzyło, że były jakieś święta, czy nie pamiętam, czy to był Wielkanoc. To było chyba za pierwszym razem, że Monika nie mogła przyjechać, były święta. Mówi: kurde, Andrzej by się ucieszył, jakbyś przyjechał. Możeśmy się też znali oczywiście z Warszawy. By się bardzo ucieszył, jakbyś przyjechał, siedzi i tak dalej. No to tam zrobiliśmy jakieś tam dokumenty, pamiętam. I go tam odwiedzałem i właśnie tam się go kiedyś pytałem, jakby chyba za drugim razem, jak byłem. Mówię: Andrzej, mówię, kurde, no mam problemy w Warszawie, dojeżdżają mi o haracz, tak? Jakby, no kurde, co ja mam zrobić? I on mi wtedy powiedział, Jaruś, mówi: kurde, no gdyby był w Warszawie, no nikt by nie przyszedł, tak? Jakby, no nie, pomógłby, pomógłbym ci, tak? Mówi: ale jestem tutaj, to mówi, teraz jest pełno debili, pełno to. Mówi: no kurczę, coś tam. Spytałem się jeszcze o pewne porady, czy kogoś mam tam się radzić. Jakby on powiedział, że nie ufaj. Ja mówię: to co mam robić? Mówię: mam na psiarnię iść? Mówi, on mówi: tak. Mówi, no jakby, mówi, no wiesz, jak nie masz wyjścia, mówi, to mówi, no co się będziesz mówić? Naprawdę, to jakby, ja cenię to. Jakby on mówi: słuchaj, no gdybym był, to by było tak. A sytuacje były naprawdę różne, przedziwne, bo na przykład były sytuacje tego typu, że pan, który mi instalował w lokalu instalację, wentylację i klimatyzację, zrobił wała, że powiedzmy zapłaciłem chyba 200 tysięcy za to, a miałem sprzętu i wszystkiego za 70, jak zrobili później ekspertyzę. Czyli mnie, za przeproszeniem, wszedłem z nim na drogę prawną, że mu nie zapłacę tam jakiejś części tego jakiejś ostatniej rady, co oczywiście było śmieszną rzeczą, no to też jakby. I ktoś powie: haha, rozumiesz, ale to nie jest fajne, rozumiesz. Ja mieszkam wtedy w Pruszkowie, wychodzę w nocy z lokalu, muszę tam dojechać, tam mam żonę, dziecko, muszę otworzyć bramę, jak mówiłem, nie jest na pilota, muszę wyjść, otworzyć i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś przyjechała też Monika Słowikowa do mnie ze sprokietem i mówią: Jarek, zgłosił się do nas baran jakiś, który płaci 10 tysięcy dolarów, żeby ci głowę odstrzelić. No kurczę, to kto by tak chciał, tak? Ja mówię: Jezus. Ja mówię: a co? Ona mówi: nie, to jakiś tam na imię, nazwisko mi podała. I ona mówi, że jakiś tam skądś tam, on był jakoś tak jakby Złomianek, nie Złomianek, z Legionowa czy skądś. I ona mówi, że tego. Ja mówię: Jezu, to przecież ten baran, co mi montował TT, tak? Się zawziął, jakiś ham po prostu. Mhm. Tak więc to nie są fajne rzeczy. To miło jest? Ja mówię: kurde. I ona mówi: wiesz co? Mówi: my tego tutaj przyblokujemy tam, coś tam jakoś to ogarniemy, no wiadomo. Ale mówi: ale uważaj, no przecież jak on znajdzie jakiś, pamiętam jak mi to mówi, Białorusinów czy kogoś, rozumiesz, to oni kurde za połowę tej ceny to zrobią, tak? Czy tam Ukraińców, chociaż wtedy pewnie Ukraińców było mniej w Warszawie. Tak więc mówi: uważaj, tak? Historia ma taki happy end, nie happy end, że pamiętam jakieś tam ze 2 miesiące później dzwoni do mnie mój adwokat, pan Gilarski, i mówi: słuchaj, mam dla ciebie taką dobrą i złą wiadomość w jednej. Mówi: jak chcę? Ja mówię: dawaj, mów tam, ja nie lubię tam dobra, zła po kolei, co mnie to obchodzi. On mówi: słuchaj, no ten, co ci instalował, którego tam sądzimy i tak dalej, ten, który mnie straszył, o czym Gilarski nie wiedział, mówi, jechał na motorze tam jakimś, którymś z mostów i go ciężarówka przejechała. I zmarł. Mówi: tak więc nie mamy od kogo odzyskać, że tak powiem, tych pieniędzy i tak dalej. Tak więc pokój jego duszy, no. Sytuacja się sama rozwiązała. Sytuacja jakoś tam się sama rozwiązała, tak? Jakby, i tak. No i to są też takie sytuacje. No to nie wiem, czy to fajne. Nic fajnego, tak? Mhm. Rozumiesz? Naprawdę, no jakby ja właśnie wtedy dostałem pozwolenie na ostrą broń do ochrony osobistej. Broni nie dostajesz. Czułeś się zagrożony, tak? Broni nie dostajesz. No uzasadnione miałem, że tak powiem, no bo na piękne oczy ci nikt takiej broni nie da do tego, żebyś nosił ją przy pasku. 2 lata nosiłem ją po prostu przy pasku, czego nikt nie wiedział.
Bogu dzięki jakby nie musiałem jej nigdy użyć. Ale broni się nie wyjmuje po to, żeby postraszyć. No jak to wszyscy mówią, zawodowcy i ci, którzy broń posiadają, no wyjmujesz ją po to, żeby strzelać, a nie żeby postraszyć, no to ciebie zabiją. No. Mhm. Jak skończyła się ta sytuacja z haraczami? Jeszcze to... Z haraczami? Jak się skończyła? Wiesz co, skończyła się tak, że pamiętam na przykład jeszcze takie fajne historie, że przyjeżdżał tam takich dwóch przyjeżdżało na przykład. To wiadomo, że oni tam przyjeżdżają, no i kiedyś... Co, ja cały czas powtarzam, dzisiaj opowiadam to trochę w kontekście żartobliwym, ale to nie jest nic fajnego. Moja obsługa jest steroryzowana, boi się obsługa, bo oni przychodzą, jedzą, nie chcą płacić, straszą gości. Goście wtedy mieli bardzo, jakby w lokalach warszawskich ludzie się bali, już chcieli, żeby mieć spokojnie, przyjść sobie z dziewczyną, a nie, żeby tam jakiś baran siedział i tam... Bo to tak było, to dzisiaj to jest w ogóle bajka. Kiedyś w każdym lokalu warszawskim, czy byłaby to pizzeria, kwiaciarnia czy coś, był jakiś baran, który miał coś do ciebie. No ja to pamiętam, tak? Jakby było coś, gdzie się patrzyli tam. Było jakieś ale, no i te wożenie się słynne, tak? I trybale, kurde. Bo sobie zaczęli robić. Tak to było, ale w każdym bądź razie. I pamiętam takich dwóch, jak do mnie przyszło, no i mówią, to musimy porozmawiać, tak? I mówią, jedziemy nad Wisłę. Ja mówię, grubo się zaczyna. O kurde, grubo, tyle filmów się naoglądałem, zaraz wyląduję. Ale ja się dzisiaj śmieję, ale ja byłem... Naprawdę byłem zesrany. No jedziemy nad tą Wisłę. Oni mieli, pamiętam, jeden miał taką komórkę Nokia chyba. I one takie antenki miały gumowe, tak kiedyś miały telefony. No i on tak, nie mam komórki, to więc on tak wziął, no i ta antenka, no i tak ze mną tam stoi i mówi tak, doszły mnie słuchy, że robisz ciepłe kluchy. Tam pamiętam, jak to tak zaczął, ja mówię, kurde, to takie nie wiem co, pytanie czy stwierdzenie, chyba stwierdzenie, tak? I on mówi, słuchaj, musimy sobie Mercedesa, tak ze mną rozmawiam, musimy sobie Mercedesa kupić. Mówi, no i to za twoje kupimy, to ty odkładaj pieniądze, bo my sobie Mercedesa kupimy. No i tak miał ten telefon, coś tam patrzył, tu miał tą antenkę, tak sobie wsadził do ucha. No i tą stary ten, ja tak patrzę sobie w drugie ucho. Starty, no, że tam kurwa, wiesz, ciepłe kluchy. No i tyle, że coś tego. Tak więc, żeby zaradzić tej sytuacji, nie widząc innego wyjścia, na bardzo zwykłych, normalnych zasadach, bo to zawsze w Warszawie się mówiło, że no albo płacisz policji, albo płacisz bandytom. Nie płaciłem nigdy nikomu, nawet złotówki. Jakby zgłosiłem, że tak powiem, że czuję się, że tak powiem, zagrożony na policję. Na policję i policja otoczyła mnie ochroną. Skończyło się wszystko, że tak powiem, bezboleśnie, bo to trochę już były takie czasy, że wszyscy mówili w Warszawie, tam jak ktoś był cwaniaki, że masz psiarski lokal tam, psiarski, nie będę przychodził do ciebie, bo psiarski. Ale przychodził do mnie Sławek Krakowiak, Nastek Świętej Pamięci, Monika przyjeżdżała. Jakby ci normalni ludzie, którzy nie robili tego pałowania, co im to przeszkadzało? Przyjeżdżali różni inni, by tam podchody też robili. Jakby jeszcze przeróżne. U mnie było dużo dziewczyn, dużo fajnych dziewczyn przychodziło do lokalu, tak więc naprawdę jakby... Złodzieje marokańscy, algierscy, których jest pełno po Warszawie, których poznaję do dzisiaj, jak chodzę po Warszawie, przychodzili, tam mieliśmy afery, to oni też powiedzieli, Jarek, przychodzimy do ciebie, nie będziemy kraść, nie będziemy nic. Mówi, tylko pozwól nam przychodzić na kawę, bo u ciebie są fajne dupy. No pamiętam te rozmowy, tak? Jakby to tak to wyglądało i tak dalej. To są takie jakby... Tak więc lokar zaczął być psiarski. Ale bandyci też przyjeżdżali. Przyjeżdżali, ale nikt nikomu nie wchodził w drogę. Poza tym policja nie wie, nie zna i tak dalej. A ja poznałem dzięki temu... I to jest przecud, niesamowity też okres w moim życiu. Jakby to jest te kilka lat, bo chłopaki ze Stołecznej przyjeżdżali do mnie co czwartek, albo jeszcze częściej czasami. O nich jest pierwszy pitbull. To jest dokładnie o nich. Dzięki jakby... Pięciu z nich dzisiaj bym, no jakby ja wiem, że to jest takie, naprawdę wtedy byliśmy kurde jak przyjaciele, naprawdę, jakby naprawdę fajne, super znajomości. Oni fajnie, bo każdy tam, Hubert, który był kierownikiem grupy, czy kierownikiem sekcji, już nie wiem jak to się nazywało, był rocznik, on jest rocznik 71, ja jestem rocznik 69, tak? I on wiedział, że ja mam tam kumpli, coś, no jakby wszyscy wszystko wiedzą, umówmy się, jeżeli mamy wrażenie, że ktoś kogoś gdzieś coś nie wie, no to trzeba być debilem, tak? Mówią, Jarek, mówi, co ja będę ci doradzał,
Hubert taki kwadrat, kurde, kład takich bandziorów, jakby to jest... No dzisiaj nie będę mówił, kim jest Hubert, bo jest bardzo wysoko postawionym policjantem. On mówił, kurde, no to ja będę cię uczył, mój cel, będę ci uwagę zwracał, jak ty jesteś starszy ode mnie, tak? To było śmieszne, to było fajne, tak? I tak dalej, i tak dalej. Myśmy naprawdę mega tańczyli, mega balowali. I było to mega na fajnych, jakby takich przyjacielskich, zdrowych relacjach. Wystarczyło to, że oni przyjeżdżali do mnie i się pokazywali. Po mieście szła informacja, lokal jest psiarski. Jakieś tam różne były takie incydenty, ale to tam szkoda o nich gadać. W każdym bądź razie dzięki temu też, jakby, bo oni mnie zawsze przekonywali, chłopaki, policjanci, że mówili, Jarek, nie bój się ich. Bo oni tam przyjeżdżali, tam cały czas ktoś podjeżdżał. Nie bój się ich. Mówi, każdy z nich, że tak powiem, jak go wybierzemy na przejażdżkę do pałacu, sprzeda wszystkich. Matkę, brata, siostry, samego siebie by sprzedał, rozumiesz? Tylko żeby... Czyli sztywny na mieście, ale no, jak ale, już... No, ale przecież wiesz o tym. No kurde, no jakby... Ja nie wiem, ile w tym prawdy, ile nieprawdy. Nie chcę tego oceniać. O ilu gangsterach czy łobuzach jakby mówi się, że się pruli gdzieś tam na pewnym etapie swojego życia. I o tych największych, i najmniejszych, i takich, i śmakich. Ja wiem jedną rzecz. Chłopaki policjanci, jak u mnie siedzieli, ci na przykład, terror, to ja się ich pytałem, a działanie, coś, bo mnie to zawsze interesowało. No przecież jak widzisz, jak dzieciak chciałem być gangsterem, później chciałem być psem, no jakby to się wszystko gdzieś miesza. Telefony mieli, telefony. I cały czas tam, żeśmy sawery pili, ciach, ciach i tak dalej. I cały czas był telefon tak, tam żeś ktoś poszedł z tym, tamtym, śmamtym. Ten poszedł z tamtym, jakbyś chciał wiedzieć to coś tam i tak dalej. Oni mi nic nie mówili, bo ja widziałem, co się dzieje. Policja żyła z informacji. Jakby. Z informacji ze świata przestępczego. Ale, tak. Ale pewnie, że tak. Ja pamiętam, rozmawiałem wielokrotnie. Mówię, Hubert, o co to chodzi? On mówi, Jarek, przecież my nie mamy pieniędzy, my nie mamy czasu na to. Oni się sami tak sprzedają wszyscy, że my tego nie możemy ogarnąć. Tak? No jakby to trochę na takiej zasadzie. No w każdym razie to był bardzo, bardzo fajny czas. Bardzo fajny czas. Niestety lokalowo, jak to się dzisiaj okazuje, bo ja miałem 11 lokali w sumie umów najmu w gminie Centrum. Wlazłem w drogę, to się zaczynały reprywatyzacyjne historie, to dzisiaj wiem. Dopiero dzisiaj do mnie to dotarło, to znaczy nie dzisiaj, teraz, ale w tym czasie, bo tam chodziło, ja taki bank po guzowatym przejąłem i tak dalej, na jakieś różne rzeczy. Dopiero dzisiaj rozumiem, w co ja się tam wdałem. Wydałem się tak na przykład, że już nie będę jakby rozpowiadał się, to były takie historie, że komendant komendy, w której zgłaszałem na Wilczej, któremu przedstawiałem ponagrywane informacje, materiały i tak dalej, porejestrowane rozmowy telefoniczne, gdzie ktoś mnie straszy, mam różne rzeczy i tak dalej, no puenta rozmowy była taka, że proponował mi, żebyśmy te materiały stworzyli jeszcze raz, tylko żebym wyciął jedno nazwisko z nich na przykład, tak? Bo był poukładany z tym kimś, tak? Nie wiem, co on był, tak? Jak powiedziałem mu, że nie, bo się nie zgadzam, bo ja mam taki charakter, mój wspólnik mówi, jesteś jebnięty. Ja mówię, nie. Mnie nie, kurde. Chłop marnuje nam życie, tak? Ja się dygam o moją rodzinę, a ja mam teraz wyciąć tego debila, rozumiesz, tam jakiegoś i tak dalej. Mówię, nie. No to pan komendant mówi, no to będzie pan miał problemy, panie Jarku, tak? No i te problemy się tam, że tak powiem, zaczynały różne, to są... Interes nam szedł, naprawdę. Interes, jeżeli chodzi o interes, bo tam czasami ktoś mówi, że dlaczego to się wywróciło wam i tak dalej. Jakby no wywróciło się, bo naprawdę wlazłem w drogę. Ja się spotykałem, bo to polityczne były sprawy, jakiś był obłęd. Ja się spotykałem z panem Walędziakiem. Sandauer, był taki poseł Sandauer, on mi kiedyś tłumaczył w lokalu takim vis-a-vis Tonika, który był, Tukan się nazywał. On mi tłumaczył, panie Jarku, musi pan zrozumieć, ja wiem dzisiaj, że tak jest i każdy mądry człowiek wie, że tak jest. Tutaj, mówi, wszędzie, to jest się równoległe życie, o którym pan nie ma czerwonego pojęcia. Mówi, i te życia czasami, bo pan żyje w tym drugim życiu, one czasami się przetną. Pan się znalazł na takiej krawędzi tych przecięć. Jak się tak dzisiaj się zastanowić, to co się dzieje i tak dalej, no wystarczy włączyć telewizor, popatrzeć i tak dalej, kto, komu, coś. Ja kiedyś stałem z takim znajomym w Mariocie na górze
On siedział w imobilenach, w tych w nieruchomościach. I kiedyś go zapytałem, taki zamożny człowiek, ja teraz mówię, co robisz? Mówię, coś nam tam, żeśmy siedzieli, balowali. I to było, ja wiem, z 15 lat temu i on tak, poszliśmy do okna, on nie był z tych, co jakby jakieś tam opowiadanie bajek i tam robi. Ja się pytałem, tak? Mówi tak, to jest nasze, to jest nasze, to jest nasze, to nasze, tu mamy to, koszyki nasze, to. Co to chodzi? No, dzisiaj wiem, o co to chodzi. Teraz już wiesz, z tej perspektywy wiesz. Jarku, tą historią zakończmy dzisiejszą naszą rozmowę, a ja myślę, że jeszcze przyjdziesz do mnie do studio. Jak będzie takie... Najgorsze, co by było, jakbyśmy teraz konfabulowali tutaj, jakby wymyślali sztuczne historie, ale myślę, tych niesztucznych, tych niesztucznych jest jeszcze trochę. No właśnie, jeżeli chcecie, żeby Jarek przyszedł jeszcze tutaj do studio, łapka w górę, pytanie do Jarka i ja Ciebie zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie, dziękuję Wam wszystkim. Święta niedługo, wesołych świąt. Zdrowych, spokojnych. Do zobaczenia.